Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy This is the Police 2. 12 dni do końca gry, czyli plus minus 6 odcinków. Lana wie, gdzie jesteśmy, my oficjalnie zostaliśmy zastępcą Lily, czyli zastępcą szeryfa. Lili chyba jest wkurwiona o to, że właśnie Jackowi jednak się udało garnąć te krawaciki. Jolo, zobaczmy, dokąd prowadzi ta fabuła. Okej, nic fabularnego na początek. Dosłownie przyjdzie do roboty. Temu zaszkodził alkohol, temu też. Gontor, pamiętasz, dziś poinformowano mnie o samobójczej śmierci mojej pierwszej wychowawczyni pani Longbottom. O, czyżby nawiązanie do Longbottoma? Czyli do tego? Harry'ego Pottera? Może? Podobno powiesiła się kilka dni temu, bo miałam poważne problemy finansowe. Nie potrafię przestać o niej myśleć i nie dlaczego. Na niczym nie mogę się skupić. Muszę pani zostać, dojść do siebie. Dobra, zostań. Mój ojciec zmierzył się z pewnymi problemami. Właśnie rozstał się ze swoją czwartą żoną i potrzebuje pomocy przy przeprowadzeniu oraz całkiem poznania ogrzeźnia, gdzie mam wierzyć z nim. Dobra, idź pomóż mu. Pomóż ojca. Jezu, chyba się nie opłaca mieć aż tylu kartridży i tych wszystkich tych, bo gra głupieje w momencie, w którym mają ludzie dostawać pałki na przykład. Dobra, ty. Pałka, taser, kartridż, gaz. Ty. Pałka, taser, kartridż, paralizator. I teraz szukamy dalej. Kto ma... Właśnie, kto pałki nie ma. Dobra, taser zawsze warto mieć, mi się wydaje. Tyk, tyk, tyk. Temu damy granat. Wszczęte śledztwo. Tu brakuje mi tego jednego typa. Mi brakuje, kurde, informacji. Dobra, pękina wysłamy na oczywiście szkolenie. Tylko teraz to było kto? Pracownica? Nie, to był rolnik. Dobra, tu wysłamy tylko tego jednego typa, bo nie ma sensu wysyłać więcej. Skoro praktycznie mamy całą sprawę rozwiązaną. Tylko mi jednej klatki brakuje. Dobra, to jest hajs dla Fraja. Agent, 500, proszę bardzo. Mam aż nadto pieniędzy dla jednego i dla drugiego. A jeszcze mi się teraz połowa dla Rosencrantza zwróciła. Śniadanie mistrza od Cloudy First. Panie nasz, wiem, że w spiżarni posterunkowej stołówki trzyma pan zapas tuńczyka w puszce. Wśród moich klientów istnieje zaś wysokie zapotrzebowanie na konserwy tego rodzaju. Jestem gotowa odkupić od pana towar za $750. Poza tym, ażeby nikt czegoś nie domyślił, zostawi pańskie wiktuały moimi odrobinę przeterminowanymi. Proszę się niczego nie obawiać, żywność była przechowywana we właściwych warunkach i nie powinna zaskoczyć na żołądek żadnemu dodatkowemu gliniarzowi. Ostatecznie można pani dostać krótkiego zwolnienia. Co pan na to? Nie? Biorąc pod uwagę, ale jedna taka... Zobaczmy, ile w ogóle jedna taka konserwa kosztuje... Dobra, u niej nie sprawdzę, bo to akurat u niej, ale... Jak sprawdzałem tego... A może mu nie będzie się dał też kupić tuńczyka? Dobra, to buty kupić... O, i ropę! Jedno i drugie kupujemy. Bo jedno i drugie będzie zajebiste. Buty w ogóle są mega drogie, jeśli chodzi o ten drugi sklep, a ropa przyda się na później. Więc kupujemy, kupujemy. Okej. Kawa, mleko, fasola, zupa, brzoskwinie. No niestety nie ma tuńczyka. Ja chyba mam tuńczyka przy sobie, co nie? Tak mi się wydaje. Nie, jednak nie. Dobra. Nieważne, bo tam kupowałem. No ale ogólnie tuńczyk kupowałem u niej chyba za jakieś $50. Jedną paczkę, a tego było wiele więcej. $750 to jest trochę mało. Oszustwo. Pacjentka zgłasza zażalenie w sprawie swojego nowego ginekologa. Nosi jakieś brudne fartuch i bezprzerwie chichocze. Powiedział się... Że denerwuje, bo to jego pierwszy dzień w pracy, pewnie lekarz nigdy by się tak nie zachowywał. Nie wiem, może... Czy nie, dobra, nie, bo to nie jest dentysta, to jest ginekolog. Jakby to był dentysta, ten powiedział, że nie wiem, może gościu się ten... Nasztachał trochę, nie wiecie, tego gazu. Rozśmieszającego, no ale... No raczej... Nie zachowałby się w taki sposób, nie? Zaginięcie. Pewien strażnik więzienny donosi o ucieczce kryminalisty. Wróciłem z urlopu i nigdzie Dre'a nie mogę znaleźć. Dyrektorzy próbują to ukryć, twierdząc, że wszystko jest w porządku, że nikt nie zjadł. Kazali mi trzymać gębę na kłódkę i brać się do pracy, ale do diabła z nimi oboma. Okej. Okay. Leite, Belmont, Titus, Gowthorn, Sullivan,
I Alajew, żeby się podtrenował. Dobra. Wyślimy może tak. Negocjacja na pewno. Ale nie, on tam potrzebuje jeszcze jednego punktu w inteligencję, więc zainwestujmy najpierw w to. Plus to jest blisko, więc powinno mało zająć czasu. Okej, okay, jeszcze szybkość. Teraz się chcę skupić totalnie na wytrenowaniu właśnie Pękina na tyle, na ile mogę. Szybkość była tutaj. On tu zaraz zajedzie, potem akcja aż to przejdzie. Powrót, no powinno być w miarę... Na pewno uda mi się jeden, na ten drugi trening go wysłać. Pytanie, czy zdążę go wysłać jeszcze na trzeci. Zobaczymy. Stolarnia. W opuszczonym skrzydle fabryki słychać dziwne hałasy. Pracownicy boją się wchodzić do środka, ponieważ stary stróż twierdzi, że dokładnie 30 lat temu seryjna mordercznica znana jako Leśna Wdowa popełniła tam samobójstwo, zakładając się w ofierze Pyrosowi Leśnemu Duchowi Szaleństwa. Aha. Dziwne hałasy. Widzę to trochę jak fałszywy alarm, ale niech ktoś się tym zajmie. Dobra, stop. Okej, patrzcie, jednak miałem rację. Znaczy, jednak miałem słuszność wysyłania tutaj kogoś. Niski mężczyzna w białym kitlu, o wiele dla niego za dużym, otwiera drzwi, by wezwać kolejnego pacjenta, ale na widok policjanta rzuca się do ucieczki korytarza. Doktorku, masz pacjentów? Ścigaj mężczyznę, strzelaj z tazera. Strzelaj z tazera, kurde! 571 complete. Się będziesz męczył. Okazuje się, że lekarz to tak naprawdę pacjent zakładu psychiatrycznego. Okej, no to poniekąd to tłumaczy zachowanie. Dobra, tu jeszcze Guzman, no to niech ma full negocjacji, czemu to nie. Muradian, jak ma full strzelania. No to tyle. Tutaj, świadek twierdzi, że zamaskowany mężczyzna chwycił dziewczynę i próbował wepchnąć od bagażnika swojego samochodu. Okej, okay. Nie, Maguire'a nie wysyłamy. O co chodzi tutaj? Sklep z odzieżą używaną. Monsieur Nash, zakupiłem do swojego butiku z drobnymi i niedrogimi ubraniami pewną bardzo ekskluzywną kolekcję. Udało mi się zamówić z Ripton. Dzięki mojemu mężowi, który poznał tam obiecującego projektanta. Chciałbym urządzić pierwszy w Sharpwood pokaz mody. Jest tylko drobny szkupu. Nie mogę znaleźć odpowiednich modelek. Tutejsze kwoki nie przejdą prosto nawet dwóch kroków na swoich krzywych nogach. Potrzebuję profesjonalistek. Na pewno będzie kilka kobiet z prawdziwego zdarzenia. Założę się, że podczas chodu przyjmę doskonałą postawę. Chciałbym ściągnąć od pana na jakiś czas dwoje takich dziewcząt. Jedna powinna być puszysta, zaś druga nieco szczuplejsza o wymiarach typowej mieszkańcy Sharpwood. W zamian za pomoc przekażę panu wysokiej jakości obuwie oraz nagranie zagranicznych pokazów, a jeśli po imprezie uda mi się zrobić trochę pieniędzy, zostanie pan procent sprzedaży. No, mam tutaj Atkins, no i ona byłaby ta szczupła, no ale na przykład, czy ja mam jakąś babkę jeszcze? Chyba nie, no tylko Atkins jest, znaczy nie, jeszcze jest Horsemon, ale Horsemon też jest szczupła. A Sullivan, z tego co pamiętam, to jest facet, nie? No. Wow, ale widzę, on to ma minimalnie. On jest albo w chuj nielojalny, albo leciutko lojalny. Nic więcej. Zobaczmy, tu jest co? To jest Atkins. No i nic, no poza nią mam samych facetów. Dobra, tutaj już Pemkin wrócił. A nie, wróć, on się dopiero wytrenował. Jeszcze nie wrócił. Wracając. No nie, to już mam samych facetów. 553 in progress. Jak mi się wydaje. Fraser jeszcze wygląda trochę na kobietę, ale... Może wyglądać, niekoniecznie jest. Mężczyzna w dziecięcej masce zatrzaskuje bagaż do wyczynnego sedana. Co masz w bagażniku? Podkradnij się? Albo przejedź porywasz radiowozem. Podkradnij się, kurde. Gillenstern. No kurde, jak na złość, wszyscy mają tylko jeden punkt albo nic. Dobra, to nie Gillenstern się podkradnij. 547 się udało. Dziewczyna w bagażniku jest cała roztrzęsiona, gdy mężczyzna dostaje pozbawiony maski, dziewczyna rozpoznaje list swojego byłego, który rzucił kilka miesięcy temu. Okej. Okay. Zaginięcie. Aha, okej, okay. Jest warunkowo zwolniony, zapisanie z pokoju. Wyglądał poza borsukiem. Super. Czyli dwa fałszywe alarmy. Poczta. Młody mężczyzna uzbrojony w pistolet żąda przekazania mu całej jego poczty. Aha. Trochę radykalnie, ale... Dobra. Myślimy tutaj kogoś, jeszcze Age'a. Dobra, tutaj klasycznie Szerembel i nasza tutaj znajomość jeszcze z ziomkiem z łaźni też się przyda. Naczynie niszczyciela. Kogo tym razem? Harold Randon. Ja nie odmawiam. Ostatnio jak się na to zgodziłem, to typy mi kurde... Ten typiarze ten...
się wszyscy, połowa ludzi mi się nielojalnych, no to tak, połowa za dużo, ale 5 chyba było nielojalnych. Bank w Szarput. W pobliżu wjazdu do miasta stoi żebrak z wózkiem dziecięcym. Świadkowie donoszą, że próbował karmić dziecko piersią. A jak ja mam na to zareagować? Nawet nie wiem. Dobra, pyk, pyk, pyk. Taka ekipa niech jedzie. Dobra, pętki jest dostępny, no to leć się mordo, trenuj. Młody mężczyzna trzyma na muszce przerażonego listonosza, który w pośpiechu pakuje listy do torby. Podkradnij się do mężczyzny, streszcza się, też odebrać przesyłkę, spytaj po co mu listy. Podkradnij się. Dobra. Muradian? No, nawet byłby okej. Okay. Muradian albo Wulbak? A niech będzie Wulbak. Gacie, udało się. Udaj się zagrać wezwanie i teraz poczta zostanie dostarczona na czas. Pięknie. Tytoń, papryka, szlepki. No i punkcik wkrycie się dla Wulbaga, żeby był ninją. Okej. Okay. Powracają. Dobra, to teraz tych bardziej zmęczonych, czyli Borodkę. A nie, bo jest trzech. Okej, okay, to Age, Borodka, Muradian. Lećcie do łaźni się zrelaksować, panowie. 513 in progress. Dobra, ktoś tu jeszcze był dobry? No, jeszcze nie, ale zaraz się ktoś znajdzie. Jezioro. Po zamarzniętym jeziorze niebezpiecznie szybko jeździ samochód i kręci ósem. Świadkowie twierdzą, że kierowca jest pijanty. Jakim cudem się jeszcze nie wypierdolił na tym jeziorze? Takie moje pytanie. Dobra, Killenstern i Guzman niech jadą. 546 in progress. Okej, okay, brudny mężczyzna w łachmanach grzebie w swoim wózku, z boku którego znajduje się karton z napisem pomóż wydoić dzieciaka. What? Podkradnij się, nakaż wejść do... odejść od wózka. Może wejść do wózka, skąd się to wziął? Dobra, Randon, podkradnij się. 534, udało się. Policjant daje się podkradzić do mężczyzny, go bezwładnie. Okazuje się, że był uzbrojony. Uuu, w wózku nie ma dziecka, a jedynie gumową lalkę. Oprócz tego posługiwał się niezarejestrowaną strzelbą. A i co, strzelbę też miał w wózku, tak? Jak on tam schował? Dobra. Mamy kolejnego ninja na posterunku. Dobra, a co chodzi tu? Znowu tutaj ziomek. Panie nasz, pod moją łaźnię co róż przychodzi pewien zboczeniec w płaszczu i robi sobie dobrze. Podgląda klientów i się przy tym brandzluje. Sam bym sobie z nim poradził, gdyby nie to, że nie mam do czynienia z jakimś cykorem. Ucieka, gdy tylko... Wróci, gdy mam że mam do czynienia z jakimś cykorem. Ucieka, gdy tylko mnie widzi, jednak któryś z pańskich gniarzy na stół będzie wiedział, jak się do niego podkraść. Czy może pan raz na zawsze przegonić tego zwyrodniaca z mojej posesji? Oczywiście zapłacę za pomoc. Co więcej, zaproszę pańskiego człowieka na miłą, odprężającą kąpiel. Nie znam nikogo, kto złapawszy takiego gadka nie chciałby choćby umyć rąk. Okej, okay, czyli ktoś za darmo może iść. No to co, lecisz Wulbak, kurde. Zrelaksuj się w łaźni. Okej, okay, wzgórze. Pewien uczeń zajrzał przez okno do domu sąsiada i zobaczył ciocię w łańcuchach. Okej, okay, no... niby ograniczenie wolności, ale... kurde, to jest to? Jak to interpretować? Mówicie, z jednej strony to może być faktyczne przestępstwo, ale z drugiej to po prostu może być jakaś ostra zabawa. No ale dobra, wiadomo, za fałszywe alarmy mi się aż tak nie obrywa, więc wyślimy po prostu, żeby to sprawdzili. Dobra, ci niech wrócą, to ich wyślę nad jezioro. Dobra, Penkin. Okej, okay, już się wyszkolił. Dobra, i zobaczmy, czy zdąży wrócić, żebym jeszcze mógł kupić mu jeden trening. Okej, okay, ci już wrócili, to... A nie, on już jest zmęczony, to nie, dobra. Nie, bo jak teraz użyję znowu takie, jak znowu tego użyję, to on już wtedy będzie zbyt zmęczony, żeby to zrobić. Dobra, najpierw śledztwo. Tutaj potrzebuję tylko tej klatki. Członek gangu szpinakowy beserków na rozkaz szefu spalił już obecną, by rozprawić się z bezdomnymi. Oskarż? Tak. Gdzie mogę typa znaleźć? Odbiera sprzęt, który zamówił do użytku w gospodarstwie. W magazynie. A na dworcu. Wieczorami lubi ćwiczyć przy użyciu złomu rozrzuconego w okolicy opuszczonego dworca kolejowego. No to mamy. Kurde, bym poczekał na Pękina, bo to jest dobra rzecz, żeby tam go wysłać. Tylko pytanie, czy on zdąży wrócić. Drzwi do domu. Aj, proszę, to jednak nie była. Jednak nie była ostra zabawa. No, dla ciotki bynajmniej. Drzwi domu są zamknięte, okna zasłonięte, nie da się ich otworzyć. Wygląda to, że w środku nikogo nie ma. Wyważ drzwi. Ta, odejdź tak po prostu, nichuja. No dobra, wyważ drzwi, Belmont. O, w taki sposób przykuta, dobra.
Policjantowi udaje się wtargnąć do środka. Wewnątrz znajduje młodą dziewczynę przykutą do ściany łańcuchem, którą spięto kurtką zawieszoną ofierze na szyi. Na podłodze stoi magnetowo, tworząc taśmę z muzyką operową. Pomieszczeniu są jeszcze jedne drzwi i wygląda to, że prowadzą do piwnicy. Rozpiąć, wyłącz, otwórz drzwi. Otwórz drzwi. Policjant otwiera drzwi piwnicy, potem rzuca się na niego nagi mężczyzna z nożem i powala go na podłogę. Użyj gazu, użyj paralizatora, bezwładnie. Użyj paralizatora, chłopie, co się będziesz pił? Policjant oszałamia przestępcę paralizatorem i go aresztuje. Okazuje się, że mężczyzna zniewolił tę dziewczynę przez 2 miesiące! O kurwa! 2 miesiące? Chryste! Dobra, czekam tylko, czy Pentkin zdąży wrócić. Ha! No niestety nie. Dobra. Szkoda, bo liczyłem na jakieś darmowe punkty dla niego. Dobra, to Marshall, Birch, muzyka, Fletcher, Aleje, Fraser. Powinni, myślę, dostać ten. Czy masz kasę dla Fraja? No oczywiście, że mam. Dom czasowy. Panie nasz, gdy nadeszła odpowiednia chwila, udało mi się ukradkiem zbliżyć do tego zboczeńca i kopnąć go w jaja. Ohohohohoho. Fatality. Dobra, może nie. Brutality, to już prędzej. Teraz przez jakiś czas będzie mógł sobie podglądać pielęgniarki w szpitalu. Pan Sigvaldason tak się uciężył, że pozwolił mi za darmo skorzystać ze swojej łaźni. Dzięki temu czuję się teraz świetnie. No i bueno. Jeszcze 1500. To mi się praktycznie zwróciło... Co to tam? O, kierowca kupił trzeźwy, kupił właśnie nowe opony zimowe, postanowił je wyprowadzić w warunkach ekstremalnych. Zwracam pamiętam, że mi jeszcze było drogi jak pijany płoto i chyba nie kłamał. Kurwa. No nie powiem, to dość... Ciekawy sposób na sprawdzenie nowych opon, ale... No przynajmniej będzie mógł dać 5 gwiazdek gościowi, co nie? Masakra. Dobra. Mam nadzieję, że Pentkin nie zrobi mi jakiejś akcji typu o, ja muszę coś muszę trenować przed WDM, nie? Przed koncertem, czy co tam, bo ja bym go z chęcią wysłał teraz na... Znaczy, z chęcią, bo chcę go wytrenować do końca gry, a przy dobrych wiatrach uda się to zrobić w growy tydzień. Dobra, marsza, punkcik masz w negocjacji, czyli w jedyną rzecz, którą muszę jeszcze u ciebie trenować. Jeszcze berserkowie, przesłuchaj, odeślij. Nie no, przesłuchaj, oczywiście przesłuchaj. Dobra, podobno lubisz podnosić, że raz mam poszedł w dworcu. Czyżby nie było cię stać na zwykłe handle? Masz spektakularne wąsiska? Powiedz mi, gdzie znajdziesz przywódcę. Spróbujmy to. To nie jest kwestia pieniędzy. Gospodarstwo przynosi mi całkiem niezłe dochody, sprawa rozbija się o obciążenie. Kto chce się przygotować do działania w niebezpiecznych sytuacjach, ten musi trenować w niebezpiecznych warunkach. Zamiast korzystać z domowych wygód, poduszek i handli. 50-kilogramowa sztanga i 50-kilogramowy podkład kolejowy ważą dokładnie tyle samo, ale spróbujcie tylko utrzymać na nogach z tym drugim w rękach. Lubisz niebezpieczne sytuacje. Co jest z tego powodem? Służba w wojsku? O, to będzie chyba to. Użyłeś sobie podkład kolejny na łeb... Dobra, to nie. Rozumiem, że się ligam, powiedz mi jedno. Czy gdyby więcej nie grały rolin, z miejsca kupić sobie pełen traktor? Osobiście bardzo... Nie wiem, musimy iść w to. Pewnie będzie to. Okej. Okay. To prawda, w wojsku wiele się nauczyłem, w tym tego najważniejszego, że ostatecznie zwyczajnie życie trzeba zawsze chronić za cenę życia kogoś innego. Okej, okay. Teraz tak, żeby tylko teraz nie spierdolić. Jeśli natychmiast mi wszystkim nie wściekasz, zwyczajnie życie nie, powiedział tylko fanatek. No, takie, czyli to. Dlatego właśnie spaliłeś żywcem bezdomnych koczujących na wysypisku, prawda? Bronisz zwyczajnego przeżycia przed występkiem i zepsuciem zabijając ludzi, którzy nie stosują się do waszych zasad. Dokładnie, nie było mi łatwo, ale jestem dumny z efektu, który osiągnąłem. Choć to nic w porównaniu z tym, czego dokonał nasz przywódca. No i pięknie, gościu. Przegadany. Park i miejsce sędziego tematu. Nie znając pracy, oddał w parku kilka strzałów i spowodował wybuch. Zginęło parę starszych osób, które grały tam w domino. Oooo! Ajajaj. Kogo by tu wysłać? Ty w sumie? Mogę Pentkina wysłać! No proszę, jak się akurat złożyło? Bardzo fajnie. Będzie miał chyba zero niestety, jeśli chodzi o... O ten. Jeśli nie będzie na czerwony, tylko totalnie będzie miał zużyte. O! O, a nie! Jednak nie! Pięknie! Dobra, wstępne śledztwo. W ogóle się nie zmęczył, to mi się podoba. Mężczyzna na motocyklu. I mężczyzna w jeepie. Okej, okay, tutaj 3, tutaj 2, wiadomo, wysyłamy tu i tu. Boże, ja tego nie lubię, bo jak mamy 3 i 3 w jednym, to jak ten jeden jest okej, okay, to wiadomo, że jak będą 3, to na pewno mamy całość. Gorzej jest właśnie w przypadku, jak tutaj mamy. Że...
Znaczy tutaj okej, tu mamy już jedno złe, ale jakby było dobre, to potem jak dostaniemy trzy kolejne, to albo mamy trzy poprawne, albo mamy dwa poprawne i jedną chujową. I finalnie tak, takie śledztwo trzeba prowadzić dwa dni. A szkoda, bo z chęcią wolałbym takie śledztwo prowadzić krócej. Na przykład jeden dzień, ale niestety gra sama losuje jakby te klatki. Dobra, teraz tylko ludzi powysyłać, znaczy powysyłać, poprzydzielać na kolejną zmianę. Kolejno, ten był w domu, więc przyjdzie. Dobra, Sullivan, Goldthorn, po kolei wysyłamy. Dobra, Brady, a nie, patrzcie, jednak mu zużyło, ale okej, spróbujemy ich na początku wysłać do łaźni. Tylko może wyślijmy kogoś, kto będzie taki umiarkowanie zmęczony, żeby nie było wypadku. Bo ostatnio co bym chciał, to żeby chłopacy skończyli... skończyli gdzieś w tym... w rowie albo w szpitalu. Gdzie my teraz jesteśmy? W barze? After the sixth round, if you're still telling me you didn't miss all this, I swear, there'll be mushroom soup in the seventh. I wouldn't notice the difference. Your beer is shit. It's your beer now, First Deputy Nash. From now on, you're one of us! Doesn't make the beer any less sour. Huh? You're picky? That's good, it's good. The higher your position, the higher your standards. When you officially become sheriff, we'll have to make sure you got bourbon on tap. I don't have running water. We'll fix that too. We'll fix everything. Hey, Colonel. Otis asked me to give you... Well, finally. I thought he forgot. Look what a mess he made of it. He could have added a little sparkle and some flowers. I guess old Otis thought it was for Melissa. Actually, it's for my friend, the police chief. Wow. Police chief? I'm not the police chief. Come on. Nobody cares about formalities. How about you, Colin? You officially the manager of the bar? Officially, I'm unemployed. And you haven't even officially been colonel for years. So, what are we celebrating, guys? Birthday? You could say that. So what, Colonel? You gonna give your friend a private dance for his birthday? Yeah, my figure's not like it was 30 years ago. Viola will stand in for you today. She'll be free in a couple of minutes, all right? You think I didn't try to convince them? But Mr. Nash here had a tough week. Looks like he just wants to go rest and be alone with his thoughts, I suppose. Alone with his thoughts? Any thoughts in the police boss's head about raiding my bar? Don't doubt this man. Our new police chief will arrest a lot of us, and your bar will be shaken from top to bottom. And he'll find nothing but pleasure here. Okay, Colonel. Since your friend wants to be alone, maybe we'll just go up to my office and discuss the payment for our Christmas supplies. You gonna beg me for a discount again? Don't forget, I've got a loyal customer card. I'll be right back, First Deputy Nash. Don't get bored. Okej, co takiego nam sprezentował nasz kolega pułkownik? To mnie też intryguje. O, proszę, maszyna, gramofon, jak we Friburgu. Jak się jeszcze okaże, to jest ten sam, który Jack wypierdolił, nie? To byłoby jedno wielkie XD. What else does he want? Lana? All right, I'm coming already. Lana jak nic. On your knees. I'm not armed. I don't have a gun. I have a gun in my holster, but I'm not resisting. I'll try not to... Lift up your head and look at me, you asshole! Lana? It's you. Why are you... How are you here? Shut up!
As long as I'm talking, you'll be silent. You've already talked enough. You no longer have the right to a fucking word! Whatever flies out of your stinking mouth, it'll be a lie. We both know it. If you start defending yourself, you'll lie. If you start listing all those ridiculous excuses you've imagined for yourself, you'll lie. Even if you beg for forgiveness, you'll lie. All you can do now is roll around on the floor and moan pitifully. Did you hear me? Lana, I should... I don't... Did you hear me? Are you even capable of hearing anyone besides yourself? Oh, what a shame no one can see you now, Jack. What a shame. All those assholes reading the newspapers have you down for a criminal genius who had everyone fooled off spending his loot somewhere. And don't forget the crazies who believe you're a hero who was taken in and used. How surprised would they all be to see the real you? And here he is, the real you, an old man shitting himself with fear and nothing more. Oh, you scared, Jack? You afraid? Afraid I'm gonna arrest you, Jack? You can dream of going to prison, you piece of shit, because that's a gift you don't deserve. You won't be getting off that easy. No, 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 no. You know who is going to jail, Jack? All those bureaucrats and thieves and murderers in the expensive suits. All the con artists who seized the city and divided up all the official posts among themselves. They'll be doing serious time, I can tell you that. I swear they will go down. I know that they will go down, and they know it too. They know they're living on borrowed time. They know it's waiting for them. And when they're led out of the courthouse in handcuffs, even the most unprincipled bastard among them will know in his heart that he's got what he deserved. But not you, Jack. Because you're worse than all the rest. You think you're a victim, that it's everybody else's fault. If you go to prison, you'll think you're a great martyr. There's no punishment that you would consider fair, because after all, you're the hero who got used, right? You really believe all that. And worse, you made everyone else believe it too. Now what are we gonna do with you, Jack? What's it gonna be? What should I do now? What should your poor secretary do now? All the people who compromised their morals for you, what should we all do now? How are we going to get out of this? Do you hear the police sirens, Jack? Do you hear the helicopters? Do you hear the SWAT team breaking through your windows? You don't hear them? You know why? Because I got scared. I got scared. I ran away, and now I'm no better than you, and it's your fault. Yours and nobody else's. Look at me, Jack. Look at me, damn it! This is what you've turned me into. It's the same thing you do to everyone around you. Well, are you gonna just lie there or pour me a drink? Okej, okay, to rozmowa była intrygująca. Mam wrażenie, że Lana przeżywa takie drobne załamanie nerwowe, nie? Takie tylko drobne, ale kurwa. Co tu się ja nie pawliło? Czyli ona go znalazła i zamiast przyjść i go zgarnąć, to stwierdziła, że przyjedzie sama, nikomu nie powie o tym, gdzie je idzie i co? Przecież Jack teraz może dzwonić do Hendersona, żeby się zajął i co? Jakby... Przecież zginie jak nic. Tylko pytanie tylko, czy zdanie przypadkiem gdzieś odstrzelona, czy Jack, tak jak w przypadku Cartera, zadzwoni sobie do tej... Do naszego kolegi... No, kolegi. Bardziej takiego... ziomeczka, z którym współpracujemy, bo nawet współpracownika nie mogę go nazwać, nie przyjaciele, po prostu jest taki nasz przysługiwacz, o, Jezus, ciekawe słowo, taki nasz przysługiwacz, nie? Już nam jedną, już wisimy mu jedną przysługę, nie, w sumie nie, w sumie on nam wisiał przysługę za to, że coś tam ogarnęliśmy dla niego, potem my, dobra, powiedzmy, że jesteśmy kwita, jeśli chodzi o Hendersona teraz, nie? Krawaty i tak dalej. My teraz jesteśmy na równi po tej całej akcji z Carterem i tak dalej. Więc co? Stary, mam zrobić mi kolejną przysługę? Weź się pozbądź tej lafiryny, co mi do domu przeszło. Ale weź tak, żeby jej nikt nie znalazł. Nawet żeby ją psy nie rozkopały. Policyjne. Wiesz, o co chodzi, nie? Jak nic tak będzie. Dobra, kontynuujemy dzień. Bo oho, dalej fabuła. Okej, okay, let's go.
A, Jack się spóźnia. Okej, okay. Tak. Normalnie o 7 zaczynamy, a już była chyba 9. O, myślałem, że Lili kurde w radiowozie jeździ, a ona na skuterze śnieżnym. Can I help you? I'd like... Oh, what a beautiful star you have. You must be the sheriff? Yes. I'm Lily Reed, the sheriff, and you are... Oh, I'm Lana Berman, the prosecutor. Miss Berman, you in Sharpwood, you... I'm on vacation. Decided to come up north, breathe in the clean air. The snow is so white here. I see. So did you want something, Sheriff Lily Reed? Warren Nash. I'd like to talk to Warren Nash. Warren Nash? Well, yes, of course, Warren Nash! Hey, Warren Nash! Wake up! What? He didn't show up at work, and I figured he might... Oh, no! What a jerk! I always told him, you want to lose your job, Warren Nash? What will you do if you lose your job, Warren Nash? Can you even stick to the simplest rules? But what can you do with a man like Warren Nash? He's just that kind of guy. He never thinks about the consequences, you know what I mean? It was nice to meet you, Sheriff Lily Reed. Czy mi się grzmocili? Czemu Jack tak nagle poleciał i zapinał gacie? Czy mi się grzmocili, dlatego się spóźnił do pracy? To jest raz, a dwa, dlaczego Lana jest skończoną idiotką? Czemu ona gadając z Lily wymachiwała bronią? Dobra, wymachiwała to za dużo powiedziane. Ale po prostu miała broń wyciągniętą jak gdyby nigdy nic. Dobra, Brady nie przyjdzie do roboty. Temu zaszkodził alkohol, temu też. Lampy świecą jaśniej niż wojskowe szperacze, ale ja ciebie na światło ostrę. Czy mogę przyjść do domu i posiedzieć sobie w ciemności? Wszystko w porządku? Byłoby super, gdyby nie migrena wywołana tymi przeklętym światłem. Dobra, idź do domu. Nasz mam problem, w nocy zespoła mi się zamrażarka. Dobra, idź. To już znam. Panie Nasz, pracuję już któryś dzień z rzędu, nie miałem przyprysznica. Dobra, idź. Jak nie miałeś, byłeś w łaźni, typie! Ty gadasz, że nie miałeś czasu wziąć prysznica, jak w łaźni byłeś. Dobra, tutaj potrzebujemy... No, może być. Clayton niech szuka... Na jedynkę. Demers... Nie. Percy niech szuka na dwójkę. Dobra. Niby jest 5, ale okej. No French i tak się nie przyda, to niech szuka tych tropów. Chociaż wątpię, że jakiekolwiek znajdzie. Kurde, proszę! Płytki! Oh yes! Oh yes! O, proszę, tłumaczenie. Back in business. Recenzja Leonida Sirotina. Gdyby przyszło mi wybierać, co zabieram na Bezludną Wyspę, byłaby to ta płyta, byłaby to płyta z tym utworem. Dawaj, kurde, tęskniłem za tym. Yeah! 542 in progress. Dobra. Najpierw terapia alkoholowa. No tak. 553 in progress. Stockman i Maguire. Przy do... A, kurde, czapo nie. O, ale tutaj. Goodman jest alkoholikiem. Tak, Stockman nie zejdzie z Maguire'em, to może uda się go wyleczyć z Goodwinem. Dobra, na razie. Mynia to tylko chwila. Starsza kobieta zgłasza, że w policyjnej mieni samochodowej pracuje prostytutka, bierze od kierowców pieniądze, wchodzi do auta i przez mniej więcej 20 minut dopuszcza się bezeceństw. Ja, to brzmi mega prawdziwie.
To się ta druga część, nie? Ale zobaczymy. Wysyłamy. Sklep spożywczy. Uzbrojeni mężczyźni wtargnęli do sklepu i zaczęli zgarniać towary z wszystkich półek towary. Dobra, Muradian, Ferretti, Ajech Chapman, Kurosawa, Horsemoon, no i kogoś zajebistego, takiego Alajewa. Proszę bardzo. Teraz tutaj wyślimy kogoś na bardzo ładnie na przerębel. No i myślę, że na pewno wyślę Penkina i Guzmana. No, go. Brak wygląda to przy tocji Penkina. Teraz podkrycie się musiałbym go ogarnąć, więc... Znaczy, mogę w sumie pod cokolwiek, ale jakoś to krycie się przydaje bardziej. Jest na samym końcu. Więc niech będzie. Przy dobrych... Chociaż nie, dobra, nie. Bo jest mało czasu, to... No, tak jak sądziłem, to przy... A, okej, dobra, Maguire zajdzie do kielicha. Code I. Naczynie zniszczenia. Od Fletchera. Po ostatnim wyżycie towarzystwo początku Harold Random nietypowo się zachowywał. Z nikim nie się rozmawiał, przez cały czas tylko wpatrywał się podłogę. A wczoraj pod koniec zmiany podszedł do stołówki, przewrócił się na plecy, zaczął gniewnie coś wrzeszczeć w dziwnym obcym języku. Uciekał pijana, nikt nawet nie zdołał zareagować, gdy wtem zerwał się, wyciągnął rewolwer i zabrał się do strzelania. Wszyscy się ukryli, niestety Aronowicz ma ran po kuli. Dobrze, że już pamięta tyle, by jeden pozostać dla siebie. Nie! Nie! Aronowicz nie żyje! Dlaczego? No nie! Come on! No co za bullshit! Boże, taki zajebisty gliniarz mi nie żyje! Wyważ wejść tylnymi. Chapman, wyważ drzwi. Policjantowi udaje się wyważyć drzwi, dostać zaszczyt, tylko wyłączy strzechowa z otwierającym ogniem. Wycofaj się, rzuć grant ogłuszający. 553, complete. No i pięknie. Dobra, pyk, pyk. O, tuńczyk, to akurat zobaczymy, ile kosztuje. Alajew. A, miej ten punkt w siłę, czemu nie? Dobra. Randon. Nie się zajmie kostnica, a nie organizuj ceremonię. 515 in progress. Lejwa. Panie nasz, jest taka sprawa. W drodze na posterunek mnie przypiliło. Na postoju ledwo udało mi się poluzować pasek i puf. Grant ogłuszający jak kamień w wodę. Nawet nie wiem, jak to się stało. O ewentualnej zgubie zdarzyło mi się pomyśleć dopiero na parkingu. Bez sensu, bo by tam wracać i szukać przed policji, a nie wiesz, że znaleziony, prawda? Czekaj, co? Przecież on przypadkiem odpalił granat ogłuszający? Dobrze go zrozumiałem? Zorganizuj ceremonię. Sklep spożywczy. Staroszek zgłasza, że ktoś przywłaszczył sobie jego samochód, biegnąc ulicą, przeklina pod nosem. Był tu jeszcze 5 minut temu, niech odor wydarzenia, który go zawinął. Przecież w Asenecie założyłem system antykradzieżowy. Ja, pewnie gościu ma demencję albo coś, no ale dobra. Wyślijmy tam kogoś. Jezus, ale serio, Lejwa? Zużyłeś granat ogłuszający w tak debilny sposób? Dobra, tutaj kolejna sprawa. Profesjonalny fotograf Lionel Cripps został postrzelony robiąc rodzinie Moffatów zdjęcie portretowe w plenerze. Dobra, tutaj ktoś był taki w miarę inteligentny? Mulligan na 2. Maguire ma 3, to niech on to ogarnie. Dobra, teraz tak, tutaj kolejna terapia alkoholowa. Jedzie Stockman i jedzie Goodwin i macie mi panowie wytrzeźwieć i nigdy więcej nie tylko nie patrzeć. No, tak jak sądziłem, fałszywy alarm. Dobra, Penkin, za chwilę się garnie. No chłopie! O super, i obaj! Obaj są, mają 3 dni w szpitalu. Super, czyli zużyłem, straciłem się za $50. Kradzież? No tak jak sądziłem. Łagodną formę demencji zapomniał, żeby wybrał się na piechotę. Mhm. Rana. Dobra, niech siedzą w tym szpitalu. Jezu, jak to jest, że oni raz kurde siedzą i nic się im nie dzieje, a raz jadą i jest takie coś. Jaki to jest, jak bardzo jest ten randomowe są te akcje? Starszy mężczyzna zgłosił skargę, że młoda pracownica menu uporczywie oferowała mu turbosanie za 2 dychy, polerując mu samochód. Okej. Okay. Też to brzmi jak fałszywy alarm, no ale wyślimy kogoś. Po większą ekipę nawet. Dobra, Penkin, jesteś już na miejscu? Tu jest chyba Penkin, nie?
Ja. Ale nie. Jeszcze nie jest. Ale zaraz będzie, tego wyślemy. Akurat na akurat go wyślemy właśnie na koniec. Żeby miał ten punkcik w ukrywanie się. I... No kurde! Dobra. Okej, patrzcie, to jednak było prawdziwe. Ponadta dziewczyna z kucykami siedzi w myjni na zerzaku czarnego samochodu, pucując przed nią szybę i flirtując z lotnictw kierowcą. Podkradnij się do dziewczyny, włącz syrenę, każ jej nie ruszać. Podkradnij się. Ktoś ma dobre krycie? Muradian. No to kurde, panie. O, albo Belmont niech to ogarnie, bo ma prawie level. 542, complete. Pięknie. No, Belmont. No, brakuje mu 5 punktów profesjonalizmu, no ale... Będzie miał. Dobra. Pękin. Leci się szkolić. A to jest głupie, że ja mogę tylko jednego typa naraz wysłać, nie? Bo co, bo nie umiałby dwóch typów albo trzech naraz ktoś szkolić? No bez sensu. Krwawe domino. Dobra. No, nie ma nowego tropu, bo jest wszystko. I zobaczmy. Mężczyzna w jeepie albo mężczyzna na motocyklu. Dobra, to jest szef gangu, więc tu wypadałoby to jeszcze ogarnąć dokładniej. Kierowca śmieciarki. Nie znoszę motocykli. Bez przerwy zajeżdżają mi drogę. Zjawiłem się tutaj, by opróżnić okoliczne kosze. Przysięgam, że ze świecą szukać spokojniejszego miejsca na ziemi. Nie ma tu żadnych samochodów ani matek na spacerach z dziećmi. Tylko staruszkowie, którzy pociągają z butelki nikomu nie wadząc. Nagle z parku wyleciał motocyklista pędzący na złamanie karku. W dodatku prosto na mnie. Nic dziwnego, że nazywa się dawcami narządów. Dlaczego oni zawsze muszą wciskać gaz do dechy? Bezdomna. Lubię sobie pospać w ciągu dnia. Ponoć to wydłuża życie, ja zaś zamierzam dożyć 120 lat. Tak jak moja babcia. W każdym razie, drzemałam na ławce, gdy obudziły mnie jakieś hałasy, przypomniały strzały. Wtem coś wybuchło, a potem zapadła cisza. Niczego nie zauważyłam, bo po pierwsze stałam za daleko, a po drugie wzrok mi szwankuje. Potem powiedziano mi, kto zginął i natychmiast dośpiewałam sobie, kim jest morderca. To syn jednego z zamordowanych staruszków. Liczył, że odziedziczy spadek po ojcu, który niegdyś służył w wojsku, ale na emeryturze trochę się rozbił i napisał testament od nowa. Pragnął zostawić dobytek kumplom od domina. O tym skandalu było głośno w całym parku, wciąż pamiętam tego dzieciaka. Zawsze dało mi się fałszywy, jeździł na motocyklu. Żebyście widzieli, jak szybko stąd spływał. Tak w ogóle, myślę, że synek postanowił pozbyć się wszystkich tetryków za jednym zamachem, by odzyskać schedę. Właśnie dlatego nigdy nie będę mieć bachorów. Kryminalistyka. Wszystko wskazuje na to, że na miejscu zbrodni doszło do potężnego wybuchu. Sądząc po odpryskach charakterystycznych, sprawca musiał posłużyć się granatnikiem. Obok zwłok jednego staruszku znajdował pistolet mojego kalibru, niedawno z niego strzelano. I park. W parku... A nie, jeszcze jeden trop. Park. W parku odkryte nieliczne ślady opon, ale trudno określić, jakie pojazdy tamte przejeżdżały, ponieważ odciski przesłoniły zmrożona ziemia i śnieg. Stół, za którym ukryły się ofiary, został przewrócony do góry nogami i strzaskany w wyniku wybuchu. Na blacie widać dziury po szrapnelach i kulach. Łuski. Na miejscu zbrodni znaleziono łuski amunicji dużego i małego kalibru. Wygląda to, że albo doszło tam do wymiany ognia, albo przestępca przyniósł ze sobą broń różnego rodzaju. Okej, no jak na razie wszystko ten... wszystko wskazuje na to, że to był właśnie... To jest co? Rzuca granat. A tutaj? Rzuca granat. Też rzuca granat. No ale tutaj widać, że używa granatnika. No, kurde, wszystko wskazuje na tego ziomka. No ale zobaczmy. Wjeżdża do parku. Dobra, wyciąga broń. Strzela, ci przewracają. Wymiana ognia. I granat. Claudio Rush, syn jednego ze staruszków będących ofiarami ataku. Zabił ojca oraz jego posuniętych w latach przyjaciół, gdyż miał chrapkę na spadek. Ojciec zapisał wszystko kumplom, z którymi grał w domino. Okej, okay, jest to dobre, ale to nie będzie to. To jest tu. Widać, że używa granatnika. To jest poprawne. Czyli w jeepie na przewrócony strzela w przewrócony stolik. Tu. Tu. No i tu, że gościu wjeżdża do parku, czyli brakuje jeszcze jednej akcji. Ale akurat jestem naprawdę zadowolony, że teraz nie było, bo na bank będzie jakaś rozmowa... Znaczy, na bank, no. Musi być. Totalnie się zdziwi, jak nie będzie jakiejś rozmowy Jacka z Lily a propos tego, że Lana, czyli prokurator z Fierburga tu przyjechała, to się naprawdę zdziwię. Aczkolwiek, jeśli chodzi o... tego... Jeśli chodzi o właśnie ten gang, to jestem zadowolony, bo nie będzie się przeciągał odcinek specjalnie, bo sama ta akcja z garnięciem członka gangu to już jest dość duża sprawa. Plus, jak mi ten... Jak do pierwszego razu musiałem chyba aż zrobić 3 podejścia, no to co by było na tym, co nie? Okej, kończymy dzień.
Dobra, oczywiście wybieramy, kto będzie na zmianie. Dobra. Tak, 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 jesteś nielojalny, nie będziesz pracował, super. Idź pan w pizdu. Już Penkin jest w połowie do Achieve'a. Jeszcze 450 profesjonalizmu mogę mu zgromadzić stąd. 400? Tu mam 150, 300... Nie, 400 jeszcze, no będzie miał 900, ale potem tylko wysłuchać na parę akcji i na spokojnie się go... Tak. A tak, nie Chapmana wysłałem z tamtym. Tylko tego właśnie, Goodwina. Tak, tak, jesteś nielojalny, nie będziesz pracował dwa dni z rzędu, spoko. You knew this could happen. You knew. You knew, you knew, you knew, but you didn't do anything about it. You're a fugitive, and you don't even have a plan if they come for you. You knew it could happen, too. You knew just as much as I did. You brought her here. You. By your actions or your inactions, but it was you, not someone else. God, what a fool I am, thinking you'd have some kind of plan. What could the plan be if you don't even know what she's going to do? What could we plan when we don't even know what she's doing right now, there at the house? I'll sort this out. I don't know how, but I'll figure it out. I'll deal with everything. Well, tell me, Jack. Tell me how, because the only option I see is that we're both going to jail because of you. I said I'll figure it out. Well, that's not enough, Jack. I can't sit and wait until you figure it out. It's not enough. You can't sit and wait? Seriously? I thought that's all you did, sitting and waiting. Isn't that your main talent, to sit and wait for the rest of us to solve your problems for you? Isn't that right? Tell me you haven't been sitting and waiting all these years, hiding behind your precious Sheriff Wells, never learning the first thing about police work. That guy Gale, didn't he do everything for you? No? What about me? Don't I do all your work for you? And Captain Carter, don't pretend you didn't try to dump all your problems on him. Wake up, Lily. You can't figure anything out. And the only thing you're good at is finding other people who sort everything out for you. And now you're telling me that because of me, we're going to jail. You didn't fuck yourself, huh? And now I'm the guilty one. So the problem is me, right, Lily? All your problems are because of me. Well, sort it out, Lily. You're still the sheriff here, right? You're afraid that I'll tell everyone how you covered for a fugitive? It's a problem, Lily. Come on, solve it. Yourself, for the first time in your life. What? You don't like the gun? Yeah, you're right. Fuck the gun. Too much noise. It's very sharp. You could easily slaughter a bull with this thing. Even a snotty little girl could manage it. One move, Lily. One stroke, and all your problems will melt away. What, you're not ready? Not ready to solve your own problems? Well then stop fooling yourself and trust the guy who's gonna do everything for you. Jest na jej wyraz twarzy. Well, what am I now, Lana? Your accomplice? Your prey? Your hostage, I guess? Hostage? Do you think this entire fucking situation is so easy to explain? It's just that simple, just one word? You'll have to explain this somehow, if they catch me. You know, Jack, it's a miracle that you still haven't been caught. A real miracle. I thought you'd be smart enough to stay invisible. I figured that a former police chief knows that in a situation like this, your only option is to climb into the darkest hole you can find and don't stick your head out. But no, crawling in the mud is for criminals, right? Not for our hero cop, Jack Boyd. Our Jack Boyd is now first deputy sheriff, walking around in front of everyone with a beautiful star in his chest. Are you fucking serious, Jack? Do you really not see that sooner or later she's going to give you up? She can't give me up. She needs me. She knows she needs me. Oh, yeah? You sure know how to convince people they need you. I can't deny you've got a knack for it. There's a lot of people in Freeburg who believed it. I believed it too. And where's it gotten us? Oj, co, Lili dzwoni teraz na Fedu? Faktycznie? I wanna
talk to Colonel Liam Henderson. So... Oh! Oh, chuj! O kurwa. Okej, kolejny dzień będzie naprawdę intrygujący. I zapomniałem w poprzednim dniu, kurde, kupić tego. Zapomniałem wykupić rzeczy w sklepach, ale dobra, trudno. Ja pierdzielę. I co, zadzwoni do Hendersona, żeby go zabił? Jak nic. Kurde, to jest kolejna sytuacja, gdzie po prostu muszę nagrać kolejny odcinek od razu. Z takim cliffhangerem nie wytrzymam. Okej, okay, my się widzimy... No, ja widzę się poniekąd z wami za chwilę, ale wy widzicie, czy tam słyszycie mnie dopiero w kolejnym odcinku. Chyba, że oglądacie już po jakimś czasie, no to widzimy się też za chwilę. Dobra. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku z The Police 2. Cześć!